Witamy Państwa. No, słuchajcie, drodzy widzowie, tutaj ten film to będzie praktycznie to samo, co poprzedni film. I będzie to związane właśnie z tymi dziwnymi dźwiękami, ponieważ Państwo piszecie bardzo dużo komentarzy, dziękuję bardzo. No i w nich pojawiał się ten element tego wiatru, który utrudniał odsłuchanie przekazu. Dlatego teraz stwierdziliśmy, że zrobimy to jeszcze raz, ponieważ Państwo zwróciliście uwagę, że przekaz jest bardzo ważny i bardzo Wam zależy na tym, żeby ten przekaz był powiedziany jeszcze raz. Ale to jeszcze nie koniec. Wiecie co? Zawsze jest tak, jak się robi drugi raz, trzeci raz filmy, ten sam film, to praktycznie zawsze coś wychodzi nowego w międzyczasie. I rzeczywiście wyszły dwa elementy, które jako ciekawostki umieszczymy w tym filmie. A więc zaczynamy teraz od tych dziwnych dźwięków. Dwa lata temu mój znajomy zwrócił mi uwagę, i Państwo też zresztą, ale mój znajomy zwrócił uwagę, że bardzo dużo było na terenie Polski takich właśnie dziwnych dźwięków, czasami przerażających, i one były słyszane na bardzo dużym obszarze. Że to było na terenie Polski, później się dowiedziałem, że to było też na terenie Słowacji. Państwo pisaliście komentarze i chcieliście odpowiedź. Co to jest? W jakim celu? Kto to robi? Jak to w ogóle można jakoś to wytłumaczyć? No i przyszedł czas na wytłumaczenie. Otóż wszystko się wzięło właśnie z tych dźwięków nad Warszawą, które były w tym roku. To w tym roku, można powiedzieć, to jeszcze było nad Holandią też. Wielka Brytania. Wielka Brytania, Hawaje. A więc tam było na dużych połaciach lądu, to słyszalne. A więc pytanie, jakby temat powrócił, po dwóch latach powrócił. Były oczywiście różne wyjaśnienia, że to gdzieś z wnętrza ziemi jest, tak no, nie, no, ale za bardzo to nie było przekonywujące, a pisaliście bardzo intensywnie dwa lata temu, że to jest bardzo ważne, takie dźwięki też linkowaliście. No i w końcu ja się musiałem trochę zmierzyć z tym tematem, no i sobie odsłuchałem niektóre. No i co się okazało? Ja sobie wziąłem sobie tutaj na tapetę też taki jeden film, który będzie zalinkowany i on jest bardzo ważnym filmem. Jak już linkowałem, on ma godzinę. Ale jeżeli nie macie cierpliwości godziny wytrzymać przy jakimś filmie, to wytrzymajcie chociażby 16 minut do 20. Praktycznie ten film wyjaśni dużo spraw i wyjaśni, da Wam odpowiedź, dlaczego właśnie te dźwięki, czasami przerażające, one są właśnie słyszane na ogromnych obszarach i szczególnie na terenie Polski. Bo Wielka Brytania to już oddzielny temat, ale w tym filmie, powyżej tych 16 czy 20 minut, będzie tam o Wielkiej Brytanii, jak powstała potęga Wielkiej Brytanii, czym ona była popychana, ta potęga, jak ona powstawała, też jest bardzo pięknie wyjaśnione i pokazane. No i teraz wszystko się zaczęło też od tego, że w tym filmie było też wzmianka o mantrach. Ja sobie wziąłem taką właśnie, porównałem sobie niektóre tych dźwięków, porównałem sobie z taką buddyjską mantrą, która gdzieś trwa ze 6 godzin. Ale ja 6 godzin nie odsłuchiwałem, tylko fragmencik puściłem i patrzę, że to jest w zasadzie podobne sprawy. Ale ten film, który będzie w opisie, w stopce Pokaż Więcej, to właśnie on mówi o księdze Wycia. Co to jest księga Wycia? To jest księga przywoływania złych mocy. Księga przywoływania złych, czyli ona się nazywa Gotia. I teraz musimy teraz to jakby przejść przez takie pytania. Czyli tak. Kto generuje ten dźwięk? Jak on powstaje? Te dźwięki na całym
na całej powierzchni lądów, oprócz Afryki, z tego co się dowiedziałem. Azja, Ameryka Południowa, Północna, Europa. A więc to są te lądy. Słychać, nieregularnie, ale słychać. A więc teraz musimy się dowiedzieć, no, kto to robi, jak robi i tak dalej. A więc tak, mamy Księgę Wycia, czyli przywoływanie demonów, mamy mantry. Mamy mantry, które właśnie one są podobne do tych dźwięków. A więc mantra to jest nic innego jak też element przywoływania złych duchów. A więc jest to, te dźwięki to jest element przywoływania złych duchów. Ale to jest nie wszystko. Ponieważ te dźwięki powodują u ludzi bardzo złe emocje. Takie odczucie przerażenia, niektórzy to pisali, że to jest takie przerażające, że to jest takie negatywne. A więc to służy temu, aby wywołać tą negatywną reakcję, emocje. A emocje są szczytywane przez demony, nasze emocje. I oni się w ten sposób żywią, jeżeli mamy właśnie bardzo negatywne emocje. Boimy się czegoś, mamy jakieś, czujemy jakieś zagrożenie, obawy. No to wtedy właśnie oni szczytują to i się karmią naszą energią. No i teraz tak, no to musimy też przejść do tego, no dobra, to jest jako sam dźwięk, ale teraz jak on, jaka jest jakby technika, jak do tego dochodzi. No niektórzy tutaj z Państwa pisali komentarze, że no to wewnątrz ziemi jest taka stalowa plecionka. Ja oczywiście też takie coś kiedyś mówiłem, że jest taka jak konstrukcja kuli, w której żyjemy, to jest właśnie taka stalowa plecionka, to są pasy stali. No i tam niektórzy też sugerowali, że jak te pasy stali, one się jakby ruszają, no to powstają te dźwięki. No to tak próbowali w ten sposób wytłumaczyć. Natomiast jest tłumaczenie bardziej mające cechy prawdopodobieństwa, właśnie jako cel. Po co się to robi? Czyli mamy emocje, to wtedy można się pożywić, nie? Ale teraz popatrzmy, dlaczego przywoływanie złych duchów. A więc, jeżeli by Ziemia pracowała, no to do kogo by mogła się przywoływać jakby złe duchy, złe moce, gdyby ona sama pracowała. Po to jest ta plecionka, żeby amortyzować naprężenia wywoływane na przykład wulkanami, trzęsieniami ziemi. Po to jest ta plecionka, ta stalowa plecionka z tak zwanym stalowym wzmocnieniem dookoła biegunów, otworów na biegunach północnym i południowym. A więc nie miałoby sensu, jeżeli powiedzmy przywoływanie złych duchów taką powiedzmy samą pracą samej ziemi. A więc teraz musimy przejść do takiego szczegółu, jak już ten film obejrzycie, te 16 minut, czy tam 20, dowiecie się, że z tego, z tej księgi życia, znaczy z księgi wycia, to wynika z tego, że robili to magicy. Magicy, starożytni magicy babilońscy, bo oni się stamtąd wywodzą, cała magia z Babilonu. To jest teren mniej więcej dzisiejszego Iraku. No, okazuje się, że i cała kabała stamtąd pochodzi. Kabała, no i to też w tym filmie o kabale będzie. A więc mamy, że robili to magicy, a więc ktoś konkretny, to nie to powiedzmy coś się działo automatycznie, a więc robi to osoba magik, czyli taki, który utrzymuje kontakt ze złymi mocami. No i ci, no to teraz mamy, już wiemy, że robią to magicy. No i to teraz, jak to teraz przetworzyć, tą księgę wycia na dzisiejsze warunki. Otóż zahaczymy tutaj troszkę o politykę, czyli praktycznie taką politykę od kuchni. Wielu ludziom się wydaje, że decyzje polityczne powstają w Sejmie,
powstają, w rządzie jest posiedzenie Rady Ministrów, no i takie różne tam polityczne spotkania, gdzie dochodzi do jakiejś decyzji. Otóż nic z tych rzeczy. Lwia część państwa doskonale wie, że takie decyzje zapadają w lożach masońskich. Co to jest loża z grubsza powiedzieć? To jest tak zwany drugi garnitur. Pierwszy garnitur to są ci, którzy są na widoku, czyli politycy tego. Natomiast drugi garnitur są ci, których nie widać. Natomiast oni podejmują decyzje, bardzo negatywne decyzje i zawsze jest problem, że szereg tych decyzji może nie wypalić. Nie, ponieważ jest opór społeczeństwa, opór ludzi, ponieważ ludzie myślą, widzą, że po prostu coś jest złe, negatywne i starają się jakby moralnie być w antagonizmie do takich decyzji, to co robią właśnie ci sataniści z lóż masońskiej, bo to sataniści są, nic innego. Oni jakby wołają: złe duchy, chodźcie do nas, chodźcie do nas, pomóżcie nam. A dlaczego? I co wtedy robią? Tajne organizacje mają odpowiedni sprzęt, żeby wygenerować takie dźwięki. Oni mają bardzo dobry sprzęt. To jest już technologia, można powiedzieć, górnopułkowa. I oni sobie takie rzeczy robią przy wuju duchu. To są jakby nowocześni magicy. To są tak, jak magicy robili to przez Księgę Wycia w starożytnym Babilonie, to teraz loże masońskie, tajne organizacje dokonują tego na taką, można powiedzieć, masową skalę. A przy okazji jeszcze jest jeden czynnik. Jeżeli się takie bardzo negatywne dźwięki generuje, to w ten sposób u ludzi wzbudza to strach i obawy. A w tym momencie można się bardzo dobrze przez złe duchy pożywić. One wtedy mają siłę i mogą siłę do działania, do przepychania pewnych spraw, ustaw czy różnych rzeczy, które są negatywne dla ludzi, czy dla danych społeczeństw. Społeczeństwo musi być jakby stłamszone, żeby po prostu przyjęło to, albo stało się przynajmniej obojętne względem tych decyzji. To tak wygląda. Czyli mamy, wiemy kto, wiemy jak. No i teraz wracamy troszkę do tych mantr. Tutaj mantry, niektóre, może wszystkie, nie wiem dokładnie, ale one, to jest też pewna pułapka, bo tutaj może być też taka rzecz, że w mantrach mogą być też dźwięki negatywne, które są, no nam się może wydawać, że to są bardzo dobre dźwięki, ale to są negatywne dźwięki, które mają wzbudzić takie, a nie inne emocje. Może się nawet niektórym wydawać, że to jest wszystko bardzo dobre. No ale tu proszę, Wiola. To zdaje się, że też chodzi głównie tutaj o intonację, o przedłużanie różnych dźwięków, o ten, o śpiew specyficzny. Odnośnie tej Księgi Wycia, tej Gotii. Także tutaj bardziej chyba chodzi o tą intonację. No i mantry zazwyczaj mają przepiękne brzmienie i dlatego tutaj trzeba troszeczkę uważać, bo jest w nich duża pułapka. Mogą tam znajdować się na przykład zwroty, klucze. Klucze, które są jakimiś zaklęciami magicznymi. O, w ten sposób. To też jest. To trzeba po prostu uważać. Co tu jeszcze mamy w temacie? Jeżeli chodzi, to jest temat dźwięków. Jeszcze mamy coś takiego, czyli widzimy, że dźwiękami, to jest taka ogólna taka myśl, że dźwiękami możemy przywoływać złe duchy. I wtedy, zgodnie z prawem naturalnym, w jaki sposób możemy, jakby przywołując je nieświadomie, na przykład słuchając mantr albo jakieś litanie, różańce, tak? No. I tak dalej, inne rzeczy, możemy im jakby pozwalać na działanie względem nas. O, to jest bardzo ważne. To jest jakby te mantry, czy różańce, czy litanie. To jest jakby trampolina prawna do tego, żeby złe duchy działały na nas. A więc na to trzeba uważać. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy taki element, który Wiola opowie. Chodzi o to doświadczenie z tym paraliżem sennym. A tak, znajoma opowiadała,
że słuchając, znaczy z tego co ja wiem, ona słuchała przepięknych mantr. Naprawdę mają przepiękne brzmienie, jednak tam właśnie są te sekwencje, które się cały czas powtarzają i cały czas w kółko te same słowa. Klucze. Prawdopodobnie klucze, tak. I u niej pojawiały się paraliże senne. Właśnie zdała sobie sprawę, że odkąd nie słuchała tej mantry, to póki co ma na razie spokój. Tak, myślę, czyli przeszło. Tak. Przeszło, więc taki mam. Mam jeszcze jeden przykład, też to jest z Facebooka, facebookowy, no taki jeden osobnik. On się chwali, że on rozmawia z duszą, nie? Ale jak przyszło co do czego, no to on dzwoneczkiem przywołuje duszę, z którą rozmawia. Tak naprawdę tym dzwoneczkiem on przywołuje złego ducha, z którym bardzo dobrze współpracuje z tego, co wiemy. Po prostu ta dusza, demon się podszywa pod duszę. No. I tyle w temacie. Tak, no właśnie tyle w temacie, że właśnie demon się podszywa. Słuchajcie, tutaj z tymi dźwiękami jest w ogóle daleka jeszcze, jakby można daleko pójść. Na przykład dzwony kościelne. Wiemy, nie? Zawsze to wszyscy dawien dawno znali. Dzisiaj tak samo są dzwony kościelne. Jedne są bardzo duże, drugie są małe i tak dalej. Zabytkowe, mniej zabytkowe i tym podobne. A te buddyjskie czy tybetańskie gongi? Tak. To samo. Zresztą zwróćmy uwagę w ogóle na przykład modlitewny śpiew, dajmy na to, muzułmanów albo tak. Żydów. No to jest to też, tak można tutaj, a więc widzimy jak daleko możemy pójść w tym kierunku. Ale ja tutaj Państwa przede wszystkim zachęcam, żebyście jednak poświęcili te 16 minut na ten film z opisu Stopka pokaż więcej. To będzie tam bardzo, no słuchajcie, jest on godzinny, ale ja proponuję na te 16, żeby wytrzymać. To wtedy właśnie się dowiecie właśnie tych szczegółów wszystkich i od razu będziecie wiedzieć, o czym tutaj jest mowa, jaki to jest, łapie się w tym momencie cały sens właśnie, że tak naprawdę tymi dźwiękami to się uprawia tak zwaną księgę wycia, czyli wywołania złych duchów. No praktycznie w tym aspekcie tu już jest wszystko. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do opisu i na razie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.